Klub Przedsiębiorczości zaprasza wyłącznie praktyków biznesu, którzy dzieląc się swoją historią, inspirują i edukują innych. Od moich gości chcę dowiedzieć się, jakie działania, a także jaki sposób myślenia powoduje, że dotarli na sam szczyt w swojej dziedzinie. Nazywam się Olga Palka i zabieram Cię razem ze mną w świat biznesu, gdzie docieram do źródła ludzkiego sukcesu. Cześć, z tej strony Olga Palka, to kanał Klub Przedsiębiorczości, gdzie zapraszam moich prelegentów, ludzi sukcesu, którzy dzielą się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, inspirują ludzi innych do działania, do osiągania coraz większych celów. Dzisiejszym moim gościem jest Dawid Piątkowski. Bardzo mi miło. Cześć, bardzo serdecznie się witam. Coś podejrzewam, że ta rozmowa będzie miała sobie dużo śmiechu, także no super. Będzie. Za nami jest piękna panorama Śląska, ty też jesteś ze Śląska, więc fajnie, że jesteśmy w takich okolicznościach. Żeby tak Cię przedstawić dla osób, które jeszcze mogą Cię nie znać, to tak jak Adam mówi, że jesteś człowiekiem orkiestrą, to przede wszystkim no, jesteś mentorem sportowców, bo jesteś twórcą Football Training Club. Jesteś mentorem rozwoju duchowego, osobistego, inwestorem, deweloperem. Na Twoim koncie jest ponad 100 domów na dzień dzisiejszy. Autorem książek, 13. Już wiem, że 13 książek. I w ogóle jesteś miłośnikiem oczywiście podróży, bo w wielu krajach już byłeś, co też można zobaczyć na Twoich socialach. Dookoła świata się udało ostatnio. Dookoła świata zdążyłeś jeszcze okrążyć półkulę. Korona z wirusem. Cały świat, także super. I wiele innych można powiedzieć. Wszystko można to doczytać na Twoich właśnie profilach społecznościowych, w Twoich książkach, w których opowiadasz właśnie o tym, jak budować markę osobistą. I od tego bym chciała dzisiaj zacząć, bo wiem, że to jest Twój konik i to bym chciała z Ciebie dzisiaj wyciągnąć. Dawid, jakbyś tak mógł powiedzieć, taką Twoją definicję marki osobistej. Co to jest marka osobista według Ciebie? No de facto jak wychodzimy z pokoju, co o nas mówią, okay. Tylko już ten pokój w pewnym momencie zaczyna się zamieniać na miasto, na województwo, czy na kraj, albo i międzynarodowo. Także to jest to, co o nas myślą ludzie, jakie mają zdanie na nasz temat, to jest, myślę, marka osobista. Mm-hmm. I ty tutaj jesteś przykładem osoby, która, można powiedzieć, czegokolwiek się nie dotknie, to staje się to sukcesem. No bo wychodzisz z takiego założenia, że marką osobistą możesz uzupełnić wiele rzeczy, czyli możesz się na czymś nie znać, możesz to poznawać, ale ta marka osobista z tobą zostaje. I tak też było w przypadku twojego jednego z pierwszych projektów, czyli Football Training Club, gdzie w tym momencie ty się już tym nie zajmujesz, tak konkretnie nie poświęcasz temu tyle czasu. I to gdzieś, można powiedzieć, ten projekt został odsunięty na bok. Teraz skupiasz się na innych rzeczach, między innymi jesteś naszym prelegentem, tworzysz kurs marki osobistej, właściwie teraz druga część będzie tego kursu. Dokładnie. Będzie taki tuning delikatny, gdzie dzielisz się tą wartością. Ale ty, zacznijmy od początku, ty nie miałeś łatwego początku, łatwego startu, bo to było 5 lat temu, tak? To było 5 lat temu, kiedy nagle zostawiłeś postawiony przed faktem dokonanym, to znaczy, że twój ojciec zbankrutował, musiałeś utrzymać 5-osobową rodzinę, zarabiałeś z pasji, tak? Robiłeś to, co robiłeś, bo zarabiałeś z pasji, ale nagle się okazało, że ta pasja nie pokrywała tych kosztów, które są niezbędne na przeżycie, na jakieś tam odkładanie i dążyłeś do wolności finansowej. I tą wolność finansową w tym momencie masz, posiadasz, bo... No, już od kilku lat, no. Od kilku lat. I to jest fajne, że jesteś osobą transparentną. Ja prześwietliłam trochę, wiesz, twoje wszystkie... No, pit jak się wkleja dokładnie do tak. książki, to jest gruba zagrywka. Mało kto to robi i wiesz, i ty bez kozery opowiadasz o tym, ile zarabiasz, ale cały czas podkreślasz fakt tej marki osobistej, jaka ona jest ważna. I teraz... Załóżmy, że ktoś jest też w ciężkiej sytuacji dzisiaj, tak? Jest ciężka sytuacja, bo jest pandemia, ludzie muszą zaczynać od zera, nie za bardzo wiedzą, w którą stronę iść. Jakbyś mógł tak powiedzieć, od czego można zacząć, żeby budować tą markę osobistą? Od przede wszystkim zrozumienia tego, jakie to jest ważne. Bo jak człowiek zrozumie, jaka potęga się za tym kryje, to zmienia perspektywę i jest w stanie na przykład zacząć pracować nad sobą, żeby pokonać strach, wstyd przed tym upublicznianiem się, bo ludzie sobie wymówki mówią, że nie, ja nie będę działał, ja nie będę wchodził do internetu, bo po co i tak dalej, ja chcę prowadzić biznes i wsio. Tylko problem właśnie z tymi biznesami jest taki, że jak inwestujemy swój czas i pieniądze w dany projekt
I nie daj Boże, tak jak teraz, no masę firm się wysypuje, ludzie mają piękne hotele, ludzie mają naprawdę olbrzymie biznesy, które nagle nie działają i przez takie zapowietrzenie kilkumiesięczne są w stanie to wszystko stracić. No i teraz co wtedy? Zaczynasz od początku. A marka osobista ma to do siebie, że jak inwestujesz pieniądze w siebie, to niezależnie w jakim kierunku pójdziesz, ten marketing, który zbudowałeś, jesteś w stanie wykorzystać na dowolnym polu. Czyli jak ja mam załóżmy 100 tysięcy obserwujących, ja od dzisiaj postanowię, że nie wiem, dywany dobrze schodzą, ja wszystkich moich fanów poinformuję, że słuchajcie, znalazłem świetne dywany, to ja będę miał 1000 razy lepszy i prostszy start niż osoba, która zaczyna i tworzy biznes od zera. Mhm. I teraz ze mną to jest właśnie, ja tak zrozumiałem, że ta marka osobista jest tak niesamowita, że nieważne, czy teraz robiłem projekt na przykład Forma Życia, no, generalnie ten koronawirus gdzieś tam przyszedł, ja stwierdziłem sobie, że kurczę, trzeba ten czas jakoś wykorzystać. No to zrobiłem projekt, słuchajcie, robimy, sprawdźmy, co jest możliwe w 3 miesiące. I zapisało się na przykład 100 osób na takie szkolenie, gdzie ja razem z Mironem Heńce, no, wybitnym trenerem, połączyliśmy nasze siły, ja dałem jakby zasięgi, on dał jakby know-how i dzięki temu powstał projekt, na którym się zarobiło tam 30 tysięcy złotych. Mhm. Tak on z czapy, z dnia na dzień praktycznie, bo postanowienie było w poniedziałek, w niedzielę zrobiliśmy sprzedaż. I teraz jak masz markę osobistą i masz ludzi, którzy ci ufają, to niezależnie co sprzedajesz, jesteś w stanie to sprzedać. I teraz nie jesteś tego w stanie zrobić, jak zaczynasz od zera z jakimś biznesem. Że jak jesteś no-name'em i wpadłbyś na taki pomysł jak ja, chociażby z tą formą życia, nie jesteś w stanie tego zrobić. I teraz jak ja zrozumiałem, że biznesy mogą upadać i 95% upada do pierwszych 5 lat tak naprawdę, tak, to nie ma bezpieczniejszego patentu niż otwierasz siłownię, nazwij ją swoim imieniem i nazwiskiem, tworzysz hotele, niech to będzie twoje imię i nazwisko. Marketing pieniężny, czyli na przykład jak pompujemy w pieniądze w dany jakiś twór zewnętrzny, to pieniądze, które dasz ten marketing i ta firma upadnie, te pieniądze, to jest jakbyś spłukał w toalecie. A jak bardzo dużą część promocji robisz przez swoją osobę, też na przykład hotelu, czy jakiejś tam inwestycji, nie ma to znaczenia, co to będzie, to to zostaje. I ty możesz przecież promować swoje usługi i tak dalej. I to sprawia, że te wszystkie pieniądze, czas, energia zainwestowane w nas zostaną, nawet jeżeli to upadnie. I wtedy już masz start z górki, niezależnie co będziesz robił. Także to, jak ja to zrozumiałem, to ja wiem, że do końca życia będę wszystko starał się robić jakby przez markę osobistą, a nie że jakiś zewnętrzny twór i tylko ten twór sam sobie żyje. No i teraz jeszcze jest jedna fajniejsza rzecz z tym wszystkim związana, że jak mamy markę osobistą, to niezależnie jaki mamy biznes, to skala się zwiększa. Czyli jak jesteś zwykłym na przykład trenerem na siłowni i nie masz marki osobistej, no to trenujesz przeważnie jeden na jeden klientów. No i jak masz markę osobistą, to nagle możesz plany treningowe sprzedawać masowo. Plany dietetyczne masowo. Obozy. Jesteś w stanie współpracować z masażystami i tak dalej. Jesteś w stanie robić rzeczy na ogromną skalę. Na ogromną skalę. No i teraz jak zaczyna być skala i mamy możliwość sprzedawania do wielu ludzi, jesteśmy w stanie poprzez no, różne triki sprawić, żeby zarabiać pasywnie. Tu się kolejne drzwi otwierają. I teraz to wszystko nie jest możliwe, jak nie masz marki osobistej. Mhm. I teraz w związku z tym, że no mam nadzieję, że będę żył z te 80 lat, no to ja wiem, że różne biznesy mogą iść, nie iść, ale ja dopóki żyję, wiem, że to jest najlepsza inwestycja, to jest inwestowanie w siebie. W swoją wiedzę, w swój rozwój, w marketing swojej osoby, bo to jest pewne. I to, że ja tu będę chodził po tej planecie Ziemia. I teraz najpiękniejsze jest to, że jak się dobrze rozegra to wszystko z tą marką osobistą, to jest naprawdę długowieczne, bo pokazują to gwiazdy różnego formatu, no nie wiem, na przykład jak Michael Jackson, że on zarabia po dziś dzień olbrzymie pieniądze. I jak my rozegramy dobrze swoją markę osobistą, to nawet następne pokolenia naszych rodzin mogą z tego czerpać niesamowite profity. Także to jest naprawdę długo wieczne. Okej, czy to już jest jakby efekt tego, jak zbudujemy markę osobistą. Ale jeżeli mamy cię takiego potencjalnego Kowalskiego, który pracuje na etacie, załóżmy, i chce otworzyć swój biznes, to jakie powinny być jego pierwsze kroki? Na czym powinien nad sobą popracować najpierw, żeby
zacząć budować tą markę, bo podejrzewam, że jedną z takich rzeczy jest pewność siebie na pewno, no bo to jest niezbędne do tego, żebyśmy żyli w zgodzie ze własnymi wartościami i żebyśmy byli spójni z tym, co robimy. No ale co jeszcze, jakie takie cechy, predyspozycje, które warto mieć, warto wykształcić sobie, żeby zbudować tą markę? Mówi się, bądź sobą, bądź autentyczny. A ja bym powiedział, nie bądź sobą, nie bądź autentyczny, tylko wykreuj się, stwórz się. Czyli jak zaczynamy, tak jak ja 14 lat się bawię w rozwój duchowy, ja zrozumiałem doskonale, że to, kim się staliśmy, wynikało od tego, jakich mieliśmy rodziców, jakie doświadczenia, kim się otaczaliśmy na co dzień, do jakiej szkoły chodziliśmy, jakie kanały w telewizji oglądaliśmy. I to jest taka mała bańka wiedzy, jaką posiadają, większość ludzi posiada. Bardzo, bardzo ograniczony zasób. No i teraz się okazuje, że my możemy się zmienić i możemy nabyć wiedzę na przykład od mistrzów duchowych i możemy być tak samo szczęśliwi jak oni. Później do tego możemy dołożyć pewność siebie, przybojowość sportowców. Do tego możemy dołożyć wiedzę biznesową, czyli jak optymalizować pewne rzeczy, żeby szybciej zarabiać więcej. I teraz nagle się okazuje, że jest coś takiego jak świat rozwoju, dzięki któremu możemy przejść całkowitą transformację naszych cech osobowości, dosłownie namalować się, wykreować i ogranicza nas tylko wyobraźnia i zasób wiedzy, czyli im mniej wiedzy, tym mniej możliwości, a im więcej wiedzy, tym więcej możliwości. No i tutaj jak zaczniemy kopać najpierw w sobie i tak naprawdę otworzymy sobie drzwi do nieograniczonych możliwości poprzez ogrom wiedzy, jaki pozyskamy, jesteśmy w stanie być każdym. To jest coś nieprawdopodobnego, co większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jaką to ma moc, że możemy mieć cechy sportowców, mistrzów duchowych, najlepszych biznesmenów i to połączyć ze swoją indywidualnością i stworzyć coś unikalnego. Czyli pierwszym krokiem, jeżeli ktoś dopiero zaczyna, na pewno to jest rozwój duchowy, osobisty, biznesowy, bo bez tej wiedzy, no po prostu będzie 1000 razy trudniej, albo wręcz będzie to niemożliwe. Czyli mówi się, że nie dla wszystkich jest biznes, nie dla wszystkich są pewne tam osiągnięcia wybitne, nie dla wszystkich osobowości, ale my to możemy wszystko zmienić. Tak samo jak nam wgrali rodzice, szkoła i tak dalej, różne rzeczy, my możemy to wszystko przeprogramować na nowo. Ale trzeba w ogóle wiedzieć, że tak można. No i później są różne narzędzia do tego, żeby to wszystko usprawniać. No właśnie ty to pokazujesz w swoich książkach, których masz właśnie 13, podkreślam. Ale wiesz co, ty też kiedyś opowiadałeś o tym, że oglądałeś taki kanał na YouTubie, Odważ się żyć. I nagle się do ciebie odezwali, prawda? I miejsce, z którego ty czerpałeś motywację, wiedzę, inspirację, no, nagle się do ciebie odezwało, tak? I sami chcieli, żebym udostępnił ich moje materiały i żeby się te filmiki tam pojawiły. O Jezu, to był jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Właśnie tak kojarzę ciebie, bo bardzo mi to utkwiło w głowie. Mało tego, słuchaj, Dawid, ja jak przyszłam na pierwsze spotkanie Klubu Przedsiębiorczości, to ty i Daniel Lewczuk byliście prelegentami. I ja wtedy pamiętam, że myśmy słuchali jako tutaj uczestnicy tego spotkania, wiesz, to jest niemożliwe, żeby móc być tak beztroskim. I tam pamiętam, powiedziałeś takie zdanie, że zapraszam cię do świata nieograniczonych możliwości. I ja wtedy tak pomyślałam, jeszcze nie byłam wtedy w klubie, i tak pomyślałam, Boże, ja chcę być w tym świecie. I w tym momencie jestem w klubie, rozmawiamy, to jest kosmos i to jest super, tylko właśnie, czy twoim zdaniem, podejrzewam, że tak, bo to odpowiedź będzie twierdząca, każdy z nas jest w stanie żyć w tym świecie nieograniczonych możliwości? Każdy, kto postanowi, żeby się zmienić. Czyli jeżeli nie ma postanowienia zmiany, woli by zmienić swoje życie, woli by wyglądało one lepiej. Jeżeli tego nie ma, to nie. Okay. Jeżeli to się pojawia, to się zaczynają otwierać drzwi. Mhm. I wtedy kwestia determinacji i tak dalej, kim się otaczasz, jaką wiedzę nabywasz, skąd czerpiesz tą inspirację, motywację, wiedzę praktyczną, to te możliwości zaczynają się poszerzać. Ale jeżeli nie ma postanowienia, woli, by się zmienić, nie ma takiej opcji. Czyli trzeba zacząć po prostu od siebie i trzeba zacząć ciężko. Coś musi w naszym życiu się takiego wydarzyć, żeby coś klikło, że chcę zmian. I to już wystarczy. Ale jeżeli tego nie ma, no to nikomu do gardła nie wsadzimy, że wiesz, mamo, tato, zmieńcie się. Mamo, tato, możesz być szczęśliwa, szczęśliwy. Tak. Słuchajcie, możecie, wiecie, być wolni finansowo. No nie, no jak ludzie tego nie chcą, to tego nie otrzymają. Mhm. I u ciebie, co takim przełomowym, dokładnie, bo ty przytaczasz kilka postaci, Arnolda Schwarzeneggera i właśnie inne postaci, Eckhart Tolle.
którzy wpłynęli bardzo mocno na ciebie, którzy dalej wpływają mocno na ciebie, ale kiedy był taki moment przełomowy, kiedy pomyślałeś sobie, dobra, to jest ten moment, kiedy rzucam wszystko to, co było za mną i ruszam w świat? To było drugie bankructwo, bo ty wspomniałaś o jednym bankructwie tak. mojego taty, to one było lat temu już chyba z 7 albo 8, mhm. a później było wspólne jakby moje i jego, czyli już nasze łączne wszystkie pieniądze zostały zainwestowane w jeden biznes i to wszystko siadło. I wtedy był taki moment, że było naprawdę źle, czyli nikt nie pracował, wszyscy w depresjach, mama sobie wyhodowała raka, później tata sobie wyhodował raka, babcia schorowana, żona urodziła dziecko i ja generalnie ten naładowany YouTuber, już pozytywny bohater, nie? Także to było fajne. Nie zapomnę tego, jak miałem te motylki w brzuchu, że dobra, w teorii wszystko jest możliwe, mhm. ale ja nie wiem, co ja mam robić, kim ja mam być, czy ja mam iść w biznes, czy ja mam iść w pasję, po prostu nie wiedziałem. I wtedy było fajne to, że już się tak dużo nasłuchałem tych najwybitniejszych, że już wypracował się we mnie, czy stworzył taki automatyczny głos, który powiedział: Dawid, idź za pasją, rób to, co kochasz. Mhm. I wtedy postanowiłem, żeby na tamten czas być tenisistą i starałem się łączyć z pasją po prostu sposób na zarabianie. Mhm. No tak, no bo jesteś kilkunastokrotnym medalistą, jeśli chodzi o tenis ziemny, ale paradoksalnie zacząłeś inspirować, motywować piłkarzy. I w ogóle, wiesz, no, tenisista i piłkarze. Dwa lata później się już tak. chyba zaczęła ta przygoda. Czemu akurat piłkarze? Ja współpracowałem z wybitnym autorytetem, doktorem Jerzym Wielkoszyńskim. To był człowiek, do którego jak ja przyjeżdżałem na treningi, to no, na co dzień widziałem Kubę Boszczykowskiego i tego typu, z tego topu jakby piłkarzy. I teraz ja myślałem, że wszyscy piłkarze są profesjonalni, tak? Ja przychodziłem do grona najlepszych piłkarzy. Tak wydawało mi się, że tak to wygląda. I te takie gadanie, że a, piłka nożna to amatorka, to znaczy, że to są leni śmierdzące i tak dalej, to myślałem, że to jest wszystko bujda. Ale jak wyszedłem jakby z tego naszego centrum treningowego i zacząłem na treningach mentalnych współpracować z piłkarzami, tak z ciekawości zacząłem pytać, ile wy trenujecie, co wy robicie, się okazało, że jest taka amatorka, że głowa mała. I wtedy miałem taki przebłysk, żeby stworzyć to, co mi się też marzyło, czyli siłownię dla sportowców i połączyć to z rozwojem duchowym, osobistym i z całą tą wiedzą, którą ja przez wiele lat bombardowałem się. I tu było to, żeby to zrobić dla sportowców, ale stwierdziłem, że jest taka dziura, po prostu ogromna, przepotężna krater jakby mentalny w piłce nożnej, żeby to zrobić tylko pod piłką nożną, bo ona ma niesamowity potencjał. U piłkarzy jest najwięcej. Tak. Nie ma jakby sportu bardziej popularnego. Dlatego poszedłem w tą piłkę nożną. I kliknęło. No i bardzo kliknęło. No. Ale tak kliknęło, że to nie do końca też ci dało wolność finansową. To nie było... To nie była wolność finansowa. To nie była wolność finansowa. Nie miałem wiedzy wtedy. Nie wiedziałem, jak to robić. Także ja sam na swoich błędach się uczyłem. No i jak tą drogę przeszedłem, to już wiem jak, ale na tamten czas to była nauka, pierwsze kroki jakby w biznesie. No ale właśnie wtedy wziąłeś się za deweloperkę, bo stwierdziłeś, że deweloperka to jest ta branża, ten biznes, który daje tą wolność finansową, ale też... Który może dać wolność finansową, bo on daje bardzo duże pieniążki, ale wolność finansową to trochę inaczej. To luz finansowy. Luz. Ale no. generalnie przynosi bardzo dużo dochodów. Natomiast, no to dobra, to skąd ta deweloperka? Czemu akurat deweloperka? Jak ty się tam znalazłeś? Znalazłem się w taki sposób, że mój tato cały czas generalnie kombinował, jak to zrobić, żeby zarobić. Tylko wcześniej już wymyślił ten pomysł z tymi słodkimi fanaberiami, czyli z tą cukiernią. I tam była taka plajta, że to głowa moja. Nie zapomnę, jak do mnie przyszedł i na karcie mi rysował, że będziemy zarabiać 50 tysięcy co miesiąc. I było dokładnie minus 50 tysięcy miesiąc w miesiąc przez 8 miesięcy. I w suma sumaru straciliśmy 700 tysięcy w 8 miesięcy, jak była cukiernia. Ale przyszedł z tym pomysłem i było to na tyle dobre, że ziemia, którą kupowaliśmy, była w takiej cenie, że nie dało się po prostu na tym w żaden sposób stracić. To było nierealne, bo jak kupujesz duży plaster ziemi, no to on w tym momencie jest tani i jakbyś się nawet podzielił to na mniejsze działki, to i tak na tym zarobisz. No i do tego jakby projektu dołączyły jeszcze dwie osoby. Jedna osoba, która nam pomagała remontować w ogóle te słodkie fanaberie, to jest, co jest hitem, bo ona zaczęła, mój obecny wspólnik Adam, on zaczął budować domy w międzyczasie. No i jeszcze jedna osoba, która dała nam pieniądze po prostu. No i jakby w trójkę, czyli ja wziąłem kredyty, bo mój ojciec już nie ma mowy, żeby dostał nawet chwilówkę. Zapożyczyłem się na potęgę, no i generalnie w trójkę można powiedzieć, że ten biznes rozpoczęliśmy.
tyle problemów, tyle kombinacji alpejskich, bo cały czas brakowało pieniędzy, bo ja to zrobiłem wszystko za pożyczone pieniądze. Tak samo jeden wspólnik i jeden to, co dał, bo to było chyba wtedy, z tego co pamiętam, 500 000, i on więcej pieniędzy nie miał. A jak myśmy kupowali w ogóle tą działkę, to ona miała być za 760 000, ale że to była licytacja, to suma summarum kupiliśmy ją za chyba 1 100 000 i wychodząc jakby z aukcji, z licytacji, to tak po sobie patrzymy, czy kto ma te pieniądze. I patrzymy na tego, co dał te 500 000, a mówi, że on nie ma. No i się zaczęły kombinacje alpejskie, jak tu teraz wyczarować 300 000, żeby tą ziemię w ogóle kupić. I to był duży problem. Ale jak się to już udało, no to potem były znowu kolejne alpejskie ruchy, jak tu zrobić, żeby teraz skądś pieniądze pozyskać na budowę domów. No i generalnie to ja się nauczyłem w tym procesie, że nie mając pieniędzy, zaczęło się w ogóle budować, to jest jakiś hit. No i niesamowite jest to, że 3 czy 4 lata później kilka milionów na plusie. Z potężnych długów kredytowych, bo tam było w pewnym momencie chyba 4,5 miliona około. To był maks, jaki miałem kredytów na plecach. 4 lata później kilka milionów do przodu. Ale było... Hardcore. To był hardcore. To było totalne ryzyko, no bo jak robisz to bez żadnych pieniędzy, no to no musisz się z tym liczyć, że można się przejechać. Ale liczby tak dobrze wyglądały na papierze, że dobrze też rozumiałem, że ten, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Także pełny but ryzyko i opłaciło się. I nie miałeś marki osobistej wtedy? To nie było osiedle Dawid Piątkowski? Nie. To był zupełnie inny projekt, no bo to był zewnętrzny biznes, zaryzykowanie, ale to też nie jest ryzykowanie. Dużo ludzi nie rozumie w ogóle na czym jakby to polega. Tak naprawdę z dzisiejszej perspektywy ja wiem, że nie ryzykowałem nic. Dlaczego? Bo budując domy, budujesz dom. Ty nie otwierasz tak jak ja wcześniej cukierni, że remontujesz lokal i zobaczymy, czy wyjdzie, a potem zostajesz z leasingami, z maszynami, ze wszystkim, tylko ty budujesz dom. Jak kupiłeś tanią ziemię, budujesz ten dom systemem gospodarczym, no to nie jesteś w stanie nie zarobić, to jest nierealne. I teraz nawet jakby coś się działo na świecie, tak jak teraz są jakieś wirusy, to i tak ta cena nie jest w stanie spaść poniżej tej kosztu budowy, to jest nierealne. I dlatego jakby w to wszedłem. No wtedy jeszcze tego tak dobrze nie rozumiałem, ale dzisiaj dla mnie to nie jest żadne ryzyko stanie się deweloperem, inwestowanie w nieruchomości. To jest zerowe ryzyko. No bo jak kupisz taniej, no to jak? No i właśnie to jest fajne, bo ty zawsze podkreślasz, że ty tego, że to robiłeś na dźwigni. Nigdy tego nie robiłeś z własnych. Dopiero teraz, tak, żeby nie przesadzając, z miesiąc temu dopiero pospłacałem wszystkie kredyty i na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że jestem zero, mam tylko dom w kredyt, tam 1700 zł. Okay. A jeszcze niedawno było tak, że miałem rat kredytów na kilkadziesiąt tysięcy. Także teraz to jest generalnie luzik arbuzik. Luzik. Ale to powiedz, czy ty jeszcze raz, gdybyś miał jeszcze raz się cofnąć do tych czasów, odważyłbyś się na to, żeby tak zrobić? Żeby zaryzykować? Wiesz, to jest ciekawe, że wtedy to było ryzyko. Wtedy potrzebowałem wiary, że będzie dobrze. Dzisiaj ja wiem, jak to zrobić. I dla mnie to jest proste, jak 2 dodać 2. Także fajnie się mówi, jak już się ma wiedzę, jak się ma doświadczenie. Ale dla mnie na dzień dzisiejszy zarabianie dziesiątek, setek tysięcy złotych wynika, że 2 dodać 2 równa się 4. To jest takie proste. Ale dopiero jak się ma wiedzę, jak, co ogarnąć, gdzie, co tego. A to jest wiedza. Także tyle fajnie, że jak człowiek już przejdzie tą drogę, to już potem wie. To już wie. Ale ty... już nie ma wiary. Dokładnie. Ale popatrz, też żeby nie było tak, że namawiamy wszystkich, żeby teraz z zerem na koncie, czy tam z minusowym budżetem budowali wielkie, wielkie osiedla, bo ty teraz właśnie po tym czasie podkreślasz wielokrotnie w swoich filmikach, że musi być to przygotowanie biznesowe, czyli musi być ta wiedza biznesowa, mentalne, która właśnie pozwoli, żeby takich projektów się gdzieś tam chwytać, bo to też nie jest sztuka wziąć kredyty i później faktycznie nie pospłacać ich i jeszcze wpędzić w problemy rodzinę, siebie i całe otoczenie. I to jest właśnie fajne, że ty edukujesz na swoim kanale na YouTubie właśnie o tym, a propos jak to efektywnie robić. Kluczowa i to najważniejsza jest wiedza rozwoju duchowego, bo gdybym ja nie miał tego doświadczenia kilkunastu lat bombardowania się wiedzą rozwojową, przy pierwszym kryzysie ja bym nie wytrzymał psychicznie. Ja wiem, że mi się znęcał nad moją żoną, nie wiem, co robił nad dzieckiem,
bo problemów jest po prostu tysiące były. To nie jest tak, że 1, 2, 3, 5, 10, tylko tysiące problemów, z czego kilkanaście, kilkadziesiąt bardzo poważnych. I w tych sytuacjach wiem, że gdyby nie ta wiedza rozwoju duchowego, nigdy w życiu bym tego nie wytrzymał psychicznie. Poddałbym się, nie zaryzykowałbym w trudnych chwilach, gdzie się szala ważyła i teraz albo zaryzykowałeś i jeszcze głębiej wchodzisz do rzeki, albo odpuszczasz. No i teraz, gdyby nie rozwój, w życiu by mi się nie udało w tak krótkim czasie osiągnąć tak wiele. Nie byłoby to możliwe. Także ja wiem doskonale, że wiedza najwybitniejszych tego świata jest naprawdę wiele, wiele, wiele warta. Mhm. Możesz podać jakieś przykłady, od czego można zacząć, jeśli chodzi o rozwój duchowy, oprócz twoich kanałów, jak z twoich książek? 13 książek. Widzisz, to jest tak, że wielu rzeczy się uczyłem, ale problem jest z tą wiedzą tak, że jest w bardzo chaotyczny sposób podawana, trudny, niedostępny, znaczy jest taki, jest ciężki bardzo. Także każdy, kto czytał gdzieś tam książki, czy to Eckhart Tolle, czy Sadhguru, są ciężkim językiem pisane rzeczy. I teraz serio polecam moje książki, bo one są pisane prostym językiem i to sobie cenią ludzie. A gdybym miał tak zewnętrznie polecić, od czego zacząć, to od czegokolwiek. Mhm. Dlaczego? Bo tej wiedzy jest tyle do pochłonięcia. Teraz, nieważne, czy zaczniemy od zdrowego trybu życia, nawet od diety, bo poprzez to, jak się odżywiamy, wzrasta nasza energetyka. Jak jesteśmy bardziej energetycznymi ludźmi, automatycznie jesteśmy mniej strachliwi. Jesteśmy w stanie być bardziej pewni siebie. Można to przyrównać do takiego poziomu, gdzie jesteśmy chorzy, wykończeni i ktoś przyjdzie i wiesz, dawaj, robimy biznes, idziemy na imprezę, działamy, tworzymy. Ciebie, wiesz, głos troszeczkę podniesiony już irytuje, wkurza i nie chcesz mieć kontaktu z ludźmi. Mhm. Tak to jest, jak jesteśmy zmęczeni. I teraz większość ludzi przez zaniedbywanie swojego ciała nie wiedzą, co to znaczy czuć się dobrze. Tak naprawdę. Nie mają pojęcia, co to znaczy. Uprawiać sport, medytować, relaksować się jeszcze, dobrze się odżywiać. Nie mają pojęcia. I teraz dużo rzeczy mentalnych może wynikać z zaniedbanego ciała. I to są takie podstawy, ale dopiero jak zaczyna nam zależeć na tym, żeby się dobrze czuć, żeby być szczęśliwym, żeby osiągać, dopiero te rzeczy zaczynają w nas się zmieniać, zaczynamy trybić, o co chodzi i zaczynamy dbać o siebie. Mhm. Także ja na dzień dzisiejszy tak dbam o siebie, wysypiam się, jem dobrze, robię wszystko, żeby czuć się jak najlepiej, bo lubię czuć się dobrze. I teraz jak się to zaczyna rozumieć, zaczyna się to szanować, to się zmienia wszystko. Podejście do życia, do wyborów tego, co jemy, z kim spędzamy czas. Wszystko się zmienia. To nie jest tak, że coś, tylko całe życie. Mhm. A to widać, to po tobie, że ty jesteś po prostu szczęśliwy i to jest super. Ale właśnie otaczanie się ludźmi na tych wysokich wibracjach, czyli bycie w miejscach, które podnoszą te nasze wibracje, właśnie ta taka dieta niskośmieciowa, czyli nie karmienie się tą telewizją, nie karmienie się jakimiś, w ogóle nie spotykanie się z ludźmi, którzy są maruderami, powoduje, że samoczynnie się to życie nasze zmienia. Ale wiesz o tym sam, bo pracujesz z ludźmi, masz wielu podopiecznych. Ludzie mają coś takiego, że okej, mają taki słomiany zapał, bo jest ten poziom, kiedy nagle jest takie wielkie hurra, że zmieniam swoje życie, a potem nagle coś zaczyna klikać i ludzie zaczynają odnosić pierwszą porażkę, drugą, trzecią i odpuszczają. I teraz bardzo ważne jest to, żeby mieć w sobie tą samodyscyplinę. I w jaki sposób, twoim zdaniem, można pielęgnować tą swoją samodyscyplinę, być po prostu zdyscyplinowanym? Żeby się nie poddawać. Żeby się nie poddawać, tak. Mhm. Mi pomogło osłuchiwanie się historii ludzi sukcesu, bo nie ma ludzi wybitnych, którzy nie mieli porażek. Mm-hmm. No i jak ja słyszałem słowa Arnolda, Willa Smitha, nie wiem, Jima Carreya, Elona Muska, Richarda Bransona, że oni non-stop ponoszą porażki, większe, mniejsze, ale cały czas. Bo ludzie tylko widzą tą glorię i chwałę, jak to wszystko tak fajnie. A tych porażek po drodze są setki, jak nie tysiące. I teraz jak ja poznałem na przykład historię, no Arnolda jest niesamowita, bo on jest ze wsi w Austrii, wymyślił sobie, że nigdzie nie było żadnej siłowni, on sobie wymyślił, że będzie kulturystą, no. Poszedł do WOJA, to w WOJU trenował pomimo treningów wojskowych, no po czym jego marzeniem było, żeby być w Stanach Zjednoczonych aktorem i tak dalej i być milionerem. No i stał się mistrzem świata w kulturystyce, co mu się marzyło, aktorem i jeszcze gubernatorem. No i teraz, jak on miał takie przeciwności losu, a zrealizował tak absurdalne rzeczy,
no to Terminator. Zaczyna do człowieka docierać, że faktycznie wszystko jest możliwe, tylko większość ludzi się poddaje, kiedy te charakterne typy działają. I teraz szacun dla takiego Arnolda, bo on jakby nie miał tej wiedzy, że należy cały czas cisnąć, nie poddawać się i tak dalej. Bo ja mam takich przykładów 100 tysięcy na dzień dzisiejszy. On sam był takim skurczybykiem charakternym i być tym pierwszym, czyli spośród tych, jednym z tych pierwszych, którzy tą drogę pokazują nam, żebyśmy my mogli potem za nimi podążać, no to jest coś niesamowitego. Także ja to mam tak łatwo, bo jak usłyszałem takich historii kilkadziesiąt, no i w końcu zatrybiło, że Dawid, nie poddawaj się, masz cel, ciśnij, kombinuj, może być ciężko, będzie ciężko, będą porażki, ale ostatecznie jesteś w stanie osiągnąć wszystko. Mhm. I dzisiaj serio się czuję tak mocny, że wszystko, co bym sobie wkręcił do głowy, wiem, że jestem w stanie osiągnąć. Mhm. Czyli ważne jest to też, żeby znaleźć takiego mentora, takiego przewodnika, jakiś wzór. Do którego... Im więcej, tym lepiej tych mentorów. My żyjemy w czasach internetu, książek, wiedzy, szkoleń jest cała masa. Ja jestem w stanie teraz z tobą tutaj siedząc, wymyślić sobie, że chciałbym być mistrzem od malowania. Ja wiem, że jestem w stanie znaleźć kilkadziesiąt kursów na ten temat, dzięki czemu jestem w stanie nabyć tej umiejętności bycia mistrzem w danym fachu w kilka dni. Jak nie w kilka dni, to w kilka tygodni. Jak nie tygodni, to miesięcy, lat. Ale na pewno to będzie 1000 razy szybciej, dzięki ludziom, którzy się dzielą wiedzą, niż jakbym sobie sam tak próbował. Mm-hmm. No tak. Także jak jest ten mindset, że ja się mogę nauczyć wszystkiego, no to w tym momencie otwierasz sobie drzwi do nieograniczonych możliwości. No bo co sobie nie wymyślisz, to możesz być ekspertem od treningu mentalnego, od biznesu, od to, czego chcesz. No. Mm-hmm. Także tylko trzeba mieć ten mindset, że aha, to ja mogę się wszystkiego nauczyć. Wystarczy sobie zadać dobre pytanie, wiedzieć, że wszystkiego się można nauczyć, no i później być wytrwałym, żeby to osiągnąć. A w tym pomagają historie ludzi sukcesu, gdzie mówisz, kurczę, ten miał tak samo, ten miał tak samo, ten miał tak samo, no to potem zaczynasz działać. I daj sobie przyzwolenie na popełnianie błędów, bo ludzie się bardzo boją popełniania błędów i jak tylko popełnią jeden, to twierdzą, że są w ogóle beznadziejni i odpuszczają temat. Ale jeszcze chciałam cię zapytać o to, żebyś poopowiadał trochę o tej historii ze świeżyzną, bo masz taką jeden epizod w swoim życiu, który jest bardzo ciekawy, bo też to usłyszałam na tym spotkaniu klubu i po prostu, wiesz, na bazie tego, co ty mi pokazywałeś, filmiki, Islandia, tak, różne zakątki świata, nagle wjechałeś z tekstem pasie swojego epizodu no. ze sklepem mięsnym. No to było piękne, bo zaczęło się wszystko od tego, że jak ja tworzyłem Football Training Center, to moim marzeniem było, żeby zrewolucjonizować polską piłkę nożną. I to był taki główny cel, tak mówili najwybitniejsi, żeby od razu celować po prostu w gwiazdy. Jak nie trafię w gwiazdę, to przynajmniej gdzieś będę pośród nich. I tak zrobiłem. I pięknym ukoronowaniem tego było to, jak teraz to już chyba rok temu, jak zwyciężył Piast Gliwice, była wielka ceremonia, gala na cyfrowym Polsacie. I tam nagle, w ogóle to też był hit, że siedzę w domu, dostaję SMS-a, Dawid, ile zapłaciłeś za reklamę na Kanal Plus? A nie, że co chodzi? Nie mam pojęcia, okay. Ten. I okazało się, że właśnie przez 2 minuty generalnie mówiono o mnie, o książce, o tym, jak ona zmieniła, wpłynęła na najlepszego młodzieżowca, że on tam stoi i odbiera nagrodę za tego numer jeden, bo ta książka i gdyby nie ona, by go tam nie było. Później była mowa o tym, że trener Fornalik i no w ogóle coś niesamowitego, jak zostałem ja spompowany i ta książka i to było takie dla mnie piękne ukoronowanie tego całego projektu Football Training Center, żeby zrewolucjonizować tą polską piłkę. To było piękne. I tydzień później dostaję maila właśnie od świeżyzny, że dzień dobry, jesteśmy zainteresowani tam 10 000 książek i chcielibyśmy właśnie się spotkać. No ja szperam w necie, co to za świeżyzna i to się okazuje, że to są takie sklepy, takie, można powiedzieć, chamskie sklepy spożywcze z kiełbasami, z wędliną, co jest po prostu absurdem. I one po prostu w tym internecie wyglądały świeżo, bo wrzuciłem ten, gdzie te materiały z tego. I co? No ja się tak zastanawiałem, gdzie oni tą moją książkę chcą nam dać. Tam nie było żadnego, żadnej prasy, żadnego, no, między Podwawelską a no. I to było niesamowite, no ale pojechałem na tę rozmowę z tym właścicielem i tak myślałem, że nie odpuszczę i jak moja książka ma tam być, to będę się targował, ale doszło do tego, że okazało się, że on ją chciał rozdać. Jak ja się dowiedziałem, że on ją chce rozdać z jakiejś tam pieczątki czy coś, to stwierdziłem, że bez negocjacji po prostu zgodziłem się na jego cenę, żeby to, jak 10 tysięcy książek może się rozejść po planecie Ziemia, wiem, że to jest bezcenne, ile ludziom to, wiem, ilu pomogło,
A co dopiero jak taka skala się jeszcze zrobi, ile dobrego z tego wyrośnie. Także coś pięknego. No. Fajne ukoronowanie pewnej części mojego życia, gdzie mi się marzyło, żeby właśnie doprowadzić do tej rewolucji w tej piłce nożnej i znalazłem się na Kanal Plus, można by rzec, gdzie się bardzo, bardzo dobrze o mnie i o książce wypowiadali. No, to był hit, pamiętam, że wbiło mnie to totalnie w siedzenie. To jest niesamowite. I za każdym razem, jak przechodzę sklepy, właśnie sieć Świeżyzna, to za każdym razem myślę o tobie. A jest ich ponad 300 w całym kraju. A tak, dokładnie, na Śląsku trochę mam. Nawet tutaj pod Mariotą, przeciwko Mariota jest, dzisiaj nawet widziałam, także super. A powiedz, w jakim czasie, od momentu, kiedy zacząłeś świadomie budować swoją markę osobistą, jak już wiedziałeś, jak te klocki mają być poukładane, jaki czas upłynął do momentu, jak masz teraz dochód pasywny? Bo podkreślasz, że masz co najmniej 30 tysięcy, prawda? Mhm. Zarabiasz na swojej marce osobistej. Tak, totalnie pasywnie, no. Że nie muszę robić nic. Zacząłem zarabiać pasywnie niemalże od razu, ale bardzo mało. A ta skala się każdego roku potęgowała, tak by to trzeba było nazwać. No i na dzień dzisiejszy po 5 latach rozpoczęcia budowania, to nie było świadome, dużo błędów, głupot, ale 5 lat później zarabiam tyle, ile zarabiam i nie zarabiałbym 30 tysięcy pasywnie, 50 w sumie tysięcy na samej marce osobistej. Gdybym nie miał marki osobistej, to bym po prostu 50 tysięcy zarabiał mniej. Okay. Czyli gdybym był takim osobą, która jest nieznana. Świadomie to robię od niedawna, od może roku, a wcześniej to było po macoszemu tak łapu-capu bardzo. Ale jedną rzecz najważniejszą robiłem, która jest numerem jeden, jeżeli chodzi o zmienianie świata na lepsze. No bo na czym polega, i to mało kto rozumie, że jak ktoś chce dużo zarabiać, to ludzie szukają pieniędzy. Jak chcesz naprawdę dużo zarobić, to znajdź sposób na to, żeby zmieniać innym ludziom życie na lepsze i ta wartość musi być po prostu przeogromna. Mhm. I ten świat tak magicznie działa, że jak się będziemy koncentrowali na dawaniu, to efektem ubocznym zaczynasz zarabiać. To jest niesamowite. A większość ludzi nie lubi dawać z siebie, wiesz, za dużo. Tak. Fajnie to pokazują etatowcy, że wiesz, odbija, że biura są już puste za jeden, za dwa, wszyscy już mają wszystko posprzątane i z biura wylatują. A gdy masz jakąś misję, coś ambitnego chcesz stworzyć, chcesz zmienić świat, nieważne w jakim aspekcie, to może sprawić i ta energia, którą dajesz, ta autentyczność plus wznoszenie innych ludzi życia na wyżyny, że później efektem ubocznym zaczynasz zarabiać. To jest nieprawdopodobne. Mhm. Także moja przygoda budowania marki osobistej rozpoczęła się w takich naprawdę fajnych fiołkach, aniołkach i naprawdę tak od serca. Mhm. A dopiero poznając tak naprawdę klub przedsiębiorczości, zrozumiałem, że optymalizując pewne rzeczy na różne sposoby, chociażby robiąc lepszą sprzedaż, ja jestem w stanie z tymi moimi zmieniającymi życie innym ludziom tam na lepsze, czy to produktami, czy to szkoleniami, czy to obojętnie czym, czy z książkami, ja mogę dotrzeć 100 razy skuteczniej, jeszcze szerzej, jeszcze mocniej, czyli można by powiedzieć, że tak, zaczął z premedytacją sprzedawać, tak, dzięki temu zmieniam jeszcze większej ilości ludziom życie. Mhm. I teraz to robię po prostu mądrze, kiedyś to robiłem głupio, dlatego ta skala była mniejsza, a teraz ta skala się robi ogromna, bo połączyłem wiedzę biznesową z tym chociażby na przykład rozwojem duchowym. Mhm. I to razem daje niesamowite efekty, kiedy zaczynamy łączyć różne obszary. Mhm. I ty jesteś tak, nazwę cię dosłownie takim dawcą po prostu tego szczęścia, tej energii, tej wiedzy. I ty też podkreśliłeś kiedyś w którymś filmiku, że nie byłeś kiedyś takim, nie lubiłeś się tak dzielić tą wiedzą. Właśnie, lubiłem, ja bym cię chciała o to zapytać. To było coś takiego, że jak ja odkrywałem jakąś wiedzę, to było tak, że bym to chciał zachować dla siebie, bo ja się naorałem, żeby czegoś się dowiedzieć, coś wymyślić. I teraz jak ja to mam komuś dać? Filmik nagrać i tak, wiesz, masz. I miałem taki wewnętrzny bunt, który wynikał z doświadczeń, szkoły i tak dalej, że ja ciężko zapracowałem, to ja ci nie pokażę, tak, nie wiesz, wiesz, też. Nie pokażę ci, nie wiesz. Ale znowu, osłuchując się największych mistrzów duchowych i tak dalej, to tam jest zawsze dawaj, 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 nie oczekuj nic w zamian. A życie ci da 1000-krotnie więcej. I jakby zawierzyłem na słowo tym najmądrzejszym na świecie, i mówię, tak należy robić, nie wiem jak, co to wyjdzie, jak to wyjdzie, ale wierzę im na słowo. Także byłem na tyle prostym chłopakiem, że mówię, jak oni tak mówią, i to nie jedna, dwie, trzy osoby, tylko naprawdę sporo,
to znaczy, że coś tym musi być. No. No i po prostu się otworzyłem, puściłem te swoje ego ze smyczy i pozwoliłem generalnie robić dobre rzeczy, a nie egoistyczne, że zachowam coś dla siebie. A to był ten moment, kiedy pisałeś książkę o ego? Tą pierwszą, niemożliwe, to był ten, to był jeden z tych momentów. Ale takich momentów, gdzie nie chciałem się dzielić wiedzą, była cała masa. Ja już na przykład, to fajny przykład jest tym, że jak byłem tenisistą, ja nie budowałem w ogóle marki osobistej, gdzie znowu ten przykład, gdybym ja miał markę osobistą jako tenisista, to ja bym zarabiał 5 razy więcej. Dlaczego? Bo plany dietetyczne i tak dalej, bo know-how, szkolenia trenerskie. Ja mogłem 100 tysięcy rzeczy robić wokół tego, no ale nie miałem marki osobistej, no to komu bym to sprzedał? No nikomu. I wtedy był właśnie taki czas, że ja naprawdę fajną wiedzę, łącząc rozwój duchowy ze sportem, ja miałem ogrom wiedzy, ale przez to, że nie miałem marki osobistej, przez to, że nie wiedziałem, że należy się dzielić tą wiedzą, że ją skrywałem dla siebie, przez to nie zarabiałem. Przez to, nazwijmy to, bidowałem, bo walczyłem o przetrwanie w tamtym czasie. Nie? Mając te 5 osób na utrzymaniu, to był niezły Meksyk. A nie myślisz o tym, żeby wrócić do tenisa i uczyć teraz tenisistów? Wiesz co, gdy się tak patrzy i ma się najwybitniejszych tego świata za przykład, naprawdę jest dużo fajnych rzeczy do robienia na tym świecie. Okay. I jak mi odblokowali no właśnie wszystkie te wybitne jednostki potencjał mój, zrozumiałem, że ja mogę skakać z nieba, ja mogę podróżować dookoła świata, ja mogę to wszystko łączyć z marką osobistą. Czyli wiesz, większość ludzi zarabia po to, żeby pewnego dnia żyć w glorii i chwale, pojechać na wakacje, kupić sobie auto. A niesamowite jest to, że my to możemy wszystko zrobić niemalże już albo zaraz, bo jak budujemy swoją markę osobistą, im lepszym autem jeździsz, to wpływa na to, jak cię postrzegają ludzie. Skaczesz z nieba, odważna, super. Jeździsz po świecie, super. To zaczyna budować zaufanie, to zaczyna budować, pokazywać ludziom, kim ty jesteś. Zaczynasz ty być inspiracją dla nich, że można żyć inaczej, że można pewne rzeczy robić. I teraz to jest niesamowite i teraz to niedawno można powiedzieć, tam rok temu czy 2 lata temu zrozumiałem, że moim inwestowaniem w firmę, czyli w markę osobistą tak naprawdę, jest to, że ja sobie kupię lepsze auto. To jest to, że ja pojadę na wakacje. No bo ja się tym wszystkim dzielę, inspiruję innych, a to de facto działa jak marketing. Czyli realizując życie swoich marzeń, pragnienia z dzieciństwa, to nie jest wydawanie, wystrzeliwanie pieniędzy, tak jak większość ludzi to robi, w kosmos, tylko to sprawia, że moja wiarygodność wzrasta, pokazuje ludziom, że to jest możliwe i no na dzień dzisiejszy to dla mnie jest absurdalne, że de facto od razu realizując życie swoich marzeń, to jest w stanie sprawić, że po krótkim, trochę krótszym, dłuższym czasie, no jesteś w stanie zarabiać dzięki temu, że żyjesz jak król. To jest hit, że większość ludzi, wiesz, totalnie tego nie umie sobie w głowie poukładać, ale jak pokażesz im, że da się, że szybko się da, to dzięki temu stajesz się dla nich przykładem i oni są w stanie ci zaufać i zaczyna cała ta machina działać. Nie? Jak jeszcze się za tym kryją wartości typu pomagasz im, zmieniasz im życie, dajesz dużo wiedzy, no to już w ogóle, tak? No to masz nie dość, że jeszcze żyje jak król, to jeszcze, wiesz, ogarnięty, tak? No to jak nie iść tą drogą? U ciebie się to sprawdza, ale jest dużo osób, które zaczynają od, wiesz, otaczania się tymi takimi bogatymi rzeczami, drogimi rzeczami, czyli właśnie samochód, już abstrahując, że na kredyt, tak? Czy tam właśnie w leasingu na firmę, która tam ledwo wydala, ale zegarki. Bo właśnie ludzie myślą, że jeżeli tym się będą otaczać, to właśnie zbudują sobie tą markę osobistą. Ale to trzeba robić mądrze, inteligentnie, właśnie. Bo możemy sobie kupić na potrzeby naszego ego samochód, jechać dookoła świata czy coś, a możemy to zrobić serią mądrze dla celów realizacji naszych marzeń, dla inspiracji innych. Kontekst się całkowicie zmienia, a większość ludzi realizuje swoje zachcianki swojego ego i żeby tam, nie wiem, koledze, koleżance i jakieś dziewczynie zaimponować. To jest taki klasyk, przynajmniej u facetów. I no teraz w zależności, jak mamy posprzątane w tym naszym, czy nieposprzątane ogródku wewnętrznym. Im mniej rozwoju duchowego, no tym więcej tych chwastów w nas gdzieś tam rośnie. No i sztuka polega na tym, żeby wyrwać te chwasty pragnienia, wyrwać te chwasty dumy, tego poczucia, żeby być, nie wiem, kimś lepszym od innych. Jak się wyzbędziemy tego i wzniesiemy się na te poziomy, gdzie my chcemy naprawdę inspirować ludzi do tego, żeby żyli bez granic, no to jest piękne i to jest fajne. I to ludzie zaraz wyczują. I
I tak samo czują te negatywne. Wiemy, kiedy ktoś jest, wiesz, napina się hura-bura i kozaczy, tak. A kiedy ktoś to robi z jakąś misją, przesłaniem, lekkością, to widać. Nie? Tego się nie da oszukać. Także tak. Rozwój duchowy to fundament, podstawa szczęścia i naprawdę wszystkiego. No. I ta prawdziwość, ta wiarygodność się sama broni wtedy, bo ludzie wiedzą, że to jest naturalna pewność siebie, wyczuwają, a nie to sztuczne. Bardzo prosto spójrzmy sobie na to, jak politycy się zachowują. Jacy oni są sztuczni, zakłamani. Tak jest. Mówią. I teraz to widać. W pewnym momencie my się przyzwyczajamy do tego i później jeszcze tego człowieka aż tak nie widzi, ale jak ktoś jest świadomy i obserwuje, to kłamstwo, zakłamanie wyczujesz po kilku sekundach, jak na kogoś spojrzysz. Mhm. Także to trzeba w ludziach rozbudzić też trochę tą świadomość, żeby nauczyli się patrzeć, nauczyli się obserwować nie tylko ludzi, ale też siebie, swoje zachowania, swoje reakcje. Częściej zastanawiali się, jakie chcą mieć cech charakteru, czy chcą, żeby to ich życie tak wyglądało, czy chcą tak i tak reagować w różnych sytuacjach. My możemy naprawdę się przeprogramować na nowo. Ale potrzebujemy wiedzy, jak tego zrobić, bo wszystko fajnie brzmi w teorii, nie jest to proste, ale jest łatwe w teorii. Także to nie jest proste, ale jest łatwe, czy jest łatwe, ale nie jest proste. Bo wiedza jest, tylko trzeba ją znaleźć. Mhm. Wiedza jest, ale trzeba też mieć kilka przykładów takich żywych, żeby kogoś dotknąć i też wiedzieć, z poziomu energetycznego też o co chodzi. Tak. Bo co innego mnie zobaczyć na żywo, a co innego na YouTubie. I teraz jak ktoś mnie widzi na żywo, to widzi tą aurę, jaka ona mniej więcej jest. To jest taka podejrzana inna trochę niż w większości tutaj za oknem tak. Jeszcze. Tu jest grubo, no. Śląsk jest dosyć wibracyjnie, nie jest za wysoko, nie? To czuć, że jak się przyjedzie do Warszawki, czuć. Czy tutaj jest inaczej. Tak. No ale tu ludzie mają problemy, nie mają pieniędzy, nie mają pomysłu na siebie, nie uczą się, nie edukują, bo nikt ich nie nauczył, że można się czegoś nauczyć. Nikt im nie powiedział, że mogą kontrolować emocje, że mogą się zmienić, że mogą realizować marzenia. Mhm. Oni po prostu tego nie wiedzą. Mhm. Ja taką zrobię ci chwilową reklamę, bo w naszej księgarni internetowej Klubu Przedsiębiorczości możesz nabyć książki właśnie Dawida, czyli zaoszczędzić sobie słuchania tylu lat co ty filmików na YouTubie, czytania książek i to masz wszystko w pigułce, 13 książek. Jesteś przygotowany dokładnie do życia od tak, A do Z. Tak jak wyglądał mój cały proces, tak jak on przebiegał, na każdym etapie właśnie jakby robiłem taką klamrę. I to jest też wspaniałe w pisaniu książek, że jak piszesz coś, to kończy się pewien etap, można powiedzieć, w tym życiu. I zaczynasz uczyć się, eksplorować dalej. I znowu jak odkryłem coś niesamowitego, znowu się dzieliłem wiedzą. I tak za każdym razem, gdy moje życie się zmieniało w jakiś sposób duży albo ogromny, zawsze powstawała to dużo razy się zmieniało, jak 13 książek. No, nie nadążam za progresem ostatnio. Okay. Dużo fajnych pomysłów mam, ale powiem ci, jak już człowiek wchodzi w tą karuzelę rozwoju i samodoskonalenia, to jest niesamowite, jak szybko jesteśmy w stanie się zmieniać. Zrealizowałeś wiele pasji, realizujesz nadal w sumie i jeszcze wiele przed tobą, ale teraz żyjesz jak król, bo stać cię na to wszystko, na to realizowanie pasji, ale są osoby, które załóżmy nie mają na dzień dzisiejszy zdolności kredytowej, nie mogą sobie wziąć kredytu, to teraz od czego mogą zacząć, jeśli chodzi o pasję na przykład? Dwie rzeczy równolegle. Pierwsza, mega ważna, najważniejsza, to jest ten właśnie cały rozwój. Duchowy, osobisty, biznesowy, nabywanie wiedzy. To się tak naprawdę nie powinno kończyć do końca życia, bo jest tyle wiedzy do nabycia, cały czas się wszystko udoskonala, zmienia. Nauka jest do końca, czyli to jest jako fundament. I teraz jak już wchodzimy do życia, no bo to mamy wybór, nie? Albo pójść do pracy do kogoś, albo próbować jakiś biznes otworzyć, nie wiadomo jak. Albo, i to jest moim zdaniem najpiękniejsze rozwiązanie, poszukiwać, eksplorować życie, żeby znaleźć swoją pasję. I warto próbować wszystkiego, bo dopóki czegoś nie spróbujemy, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy coś lubimy, czy nie. Także trzeba to nasze wewnętrzne ego, które mówi, nie rób, to jest bez sensu, zamienić na idź, spróbuj, zobacz. Zobacz, dotknij, pobaw się, spróbuj, dzień, dwa, trzy. I teraz też ważny tip. Warto dawać pasjom szansę, bo jak my coś nie umiemy, czegoś nam, coś nam nie wychodzi, to się zrażamy. My lubimy w czym być dobrze. I teraz tu jest ta taka mała mini pułapka dla większości ludzi, że się do tego nie nadaje, tego nie umiem. Wiesz, jeden filmik ktoś nagra na YouTube, a nie, no ja się nie, wiesz, to nie wygląda, Jezu, wiesz, jak ja wyglądam, jak ja się wysławiam, widać, że się wstydzę. No tak jest za pierwszym razem, ale już za 10. filmikiem jest 100 razy lepiej. I teraz jak zaczynamy rozumieć mechanizm, że ja mogę w czymś być tragiczny, ale mogę stać się mistrzem,
i damy szansę danej pasji, przez chwilę ją poeksplorujemy, czy wejdziemy na wyższy szczebel niż totalne amatorstwo, otwieramy sobie drzwi do tego, żeby się w czymś zakochać. Mhm. I wtedy, jak już poznamy tą naszą taką wewnętrzną miłość, coś nas złapie za serce, no to wtedy nic, tylko jak najszybciej chcieć to połączyć z marką osobistą, i bo to można robić praktycznie nie mając żadnych pieniędzy. Teraz nawet Żul ma telefon i aparat i to wystarcza tak naprawdę, żeby już rozpocząć budowanie marketingu. Także niewiele trzeba mieć. Tylko trzeba wiedzieć, jak to wszystko teraz rozegrać, celować od razu w te wizje takie, jak ja zacząłem Football Training Center jako tenisista i dobra, to rewolucjonizujemy polską piłkę nożną. Od razu mieć takie ambicje, bo wtedy ten nasz umysł zaczyna, to już prawem sekretu, po prostu przyciągać ludzi, sytuacje, wiedzę, pomysły, które są w stanie zrealizować ten cel. I nawet jak się nam nie uda go zrealizować, to co z tego, jak i tak będziemy 1000 razy na fajniejszym miejscu, niż jakbyśmy tych marzeń nie mieli, tych celów nie mieli, tych ambicji nie mieli. Także myślę, że to jest najlepszy tip dla osób, które gdzieś tam zaczynają i nie wiedzą w ogóle, za co się złapać. Mhm. Ale powiedziałeś też kiedyś, że na pasji ciężko jest zarobić. To znaczy, że to jest coś takiego jak dodatek, ponieważ są branże, są biznesy, no między innymi dlatego też teraz masz deweloperkę, które faktycznie dają ten taki potężny przychód. I jak zarabiać tak na pasji, żeby nam wystarczyło? No bo też wydaje mi się, że pasja, owszem, budowanie marki osobistej to jest coś, co zostaje po nas właśnie nawet po śmierci, wspomniany Michael Jackson. Natomiast pasja jest bardzo czasochłonna i pracochłonna. Ja mówię też trochę po sobie, no bo jak ja mam swoją szkołę tańca, to ja wiem, że jak mnie nie ma, to nie ma też szkoły tańca, no bo to ja jestem. Nie ma tej energii. Nie ma tej energii. No i to ten sam problem był z Football Training Center, że jak mnie tam nie było non-stop, to tak, to gasło. Siadało. I tutaj modelem na to jest to, że trzeba, jeżeli to jest jakaś pasja, którą my naprawdę kochamy, to poprzez to, że staniemy się marką osobistą, jesteśmy w stanie zarabiać 100 razy więcej, bo to skala po prostu robi. Mamy dojście do wielu, wielu, wielu ludzi, mamy niemalże darmową reklamę na Facebooku, Instagramie, YouTubie, to skala się robi ogromna. No i teraz jak nauczymy się sprzedawać na dużą skalę dzięki marce osobistej, to my jesteśmy w stanie sobie porobić kilka koszyczków pasywnych i wtedy idziesz do pracy, kiedy chcesz, jak chcesz. Studio tańca nie musi nawet na siebie zarabiać, bo ciebie to nie interesuje, bo ty masz tych koszyków kilkadziesiąt, na których jesteś w stanie generować dochód. I to robisz, bo to lubisz. Także z dzisiejszą moją wiedzą wiedziałbym, jak to zrobić, żeby z dowolnej pasji żyć tak, czyli zarabiać te kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. No ale jeszcze niedawno tego tak wszystkiego nie miałem. Nie miałem to tak fajnie poukładane. I świat sprzedaży, i jak tą markę osobistą, jakie to jest ważne, żeby to właśnie była marka osobista. No nie miałem tych klocków tak fajnie poukładanych. Jak teraz masz. Aha. Teraz jakbyś tak policzył, ile masz źródeł dochodu? Przychodu właściwie. Wiesz co, to jest tak jak, ja to liczę to trochę tak jakby, wiesz, wchodzisz do sklepu spożywczego, no to oni tam ile mają źródeł zarabiania? Kilkaset. Mhm. Ja mam może obecnie suma summarum mało, no z 50, nie, około 100 myślę. No tu książki, tu to, tu jakieś diety, tylko dalej jest bardzo dużo. Także około 100 źródeł dochodu. I teraz, co ciekawe, gdyby nie było marki osobistej, byłoby zero. Albo czy tam jedno, bym dalej, wiesz, coś robił sam fizycznie, wiesz, działał. No to jest niesamowite, że masz markę osobistą, czy masz markę firmy i jesteś w stanie skalę i 1000 razy więcej różnych produktów sprzedawać. Jak nie masz tego, no to jak? Wiesz, to fajnie teraz Apple na przykład pokazuje, że oni dobra, już 1 miliard ludzi ma telefon, czyli co siódma osoba, okej, no to teraz zacznijmy sprzedawać im inne rzeczy. No to zróbmy AirPodsy, to zróbmy to. I oni teraz dokładają tego wszystkiego i dojdziemy do czasów, gdy chyba zaczną budować nawet domy. Bo ta ich marka sprawiła, że oni teraz mogą coraz więcej różnych produktów sprzedawać. Gdyby Apple nie było taką marką, to co z tego, że oni sobie coś tam wypuścili? Nikt tego nie kupi, bo nie ma marki. I teraz tak samo, nieważne, czy ja bym dzisiaj tworzył jakąś firmę, czyli tak jak de facto zrobiłem z Football Training Center, od razu ja wiedziałem, że to musi być marka jak Nike. Inaczej nie ma sensu otwierać w ogóle firmę. Otwierasz kafeterię jakąś, no to musi być Starbucks. Od razu musisz mieć taką wizję i od razu musisz chcieć markę tworzyć.
to jest takie minimum. No ale mam na tyle złe doświadczenie, żeby budować firmę, bo ona i tak może upaść, to już lepiej to robić jakoś przez siebie chociaż trochę, czyli tą markę osobistą pompować i przy okazji firmę, a nie koncentrować się tylko na firmie, no bo co jak ci nie wyjdzie? No cały właśnie. Czas, energia, wszystkie pieniądze poświęcone w marketing w błoto. A jak będziesz to poprzez siebie na przykład mocno promować, dany biznes, no to te pieniądze zostają. I ty w pewnym momencie możesz powiedzieć, szukam inwestorów do innej inwestycji, szukam wspólników do jakiegoś projektu. Masz rozpoznawalność, masz wiarygodność. Także to jest bardzo, bardzo ważne i to jest lekcja w moim przypadku warta te 700 tysięcy, gdzie było to bankructwo na słodkich fanaberiach. Gdyby ktoś mi to wtedy powiedział i tak wytłumaczył, jak to teraz wam tłumaczymy, to tyle to jest warte dla mnie. No. Czyli ktoś ma jakiś taki sklep spożywczy albo cukiernię. Tak. No, 7 sklepów spożywczych albo jedną kupią cukiernię. Dokładnie. No, to jest super właśnie. No a jakie są teraz twoje cele? Co teraz? Bo skończyłeś teraz formę życia, że skończyłeś. Dalej to utrzymujesz. Tak. Utrzymujesz teraz tą formę życia, którą ci się udało, gratuluję, zbudować. Co jest kolejnym punktem u ciebie teraz? Powiem ci, że ja w ostatnie 2 lata zrealizowałem wszystkie marzenia, jakie miałem. I nie żartuję, wszystkie. I zaczynasz się zderzać, zaczynam zderzać z takim momentem, gdzie trochę chcę też pauzy w tym wszystkim, bo ja już zrealizowałem wszystko. Ja już nie wierzę. Ja już nie muszę nikomu nic udowadniać. To już jest taki moment, gdzie na chwilę sobie chilluję. I teraz sobie pozwalam na to, żeby te projekty wyłaniały się w sposób bardziej naturalny. Czyli coś fajnego się rzuci, to jest tak jak z problemem przedsiębiorczości, teraz akurat ta marka osobista, fajny projekt, ja się na swojej branży znam, Adam na swoim i cała ekipa, Dawid Kotrys, i jeszcze mamy nowy prelegent, Dawid Świstek doszedł teraz niedawno, no to mamy taki dream team, że głowa mała. No i teraz wiesz, jak nie zrobić czegoś fajnego, jak jeszcze to jest proponowane, wiesz, od was, tak? I to jest coś wspaniałego, że my łączymy swoje siły. Pięknie. Także ja bardziej teraz tak już zaczynam w sposób taki płynny, naturalny przechodzić od jakiegoś ciekawego projektu do jakiegoś ciekawego projektu. No właśnie, a na bazie czego wybierasz te projekty? No bo podejrzewam, że masz mnóstwo takich zapytań, propozycji. Jak już ty teraz, wiadomo, że możesz wybierać, ale co tobą kieruje przy wyborze tych projektów? Ludzie. Okay. Czyli w zależności muszę czuć ludzi, żeby coś z nimi robić. I inaczej nie ma feeling. Takiej opcji. Tak. I ja już, no to jest feeling. Chodzi o ich wibracje, energię, kim oni są, co są reprezentują. No jaką mają wibrację. No. I teraz jak ich czuję, no to chcę się różne rzeczy razem robić. Jak tego nie czuję, no to nie ma opcji, żebym cokolwiek robił. Także teraz mogę sobie pozwolić na to, żeby decydować, z kim współpracować, co robić. Jest to bardzo fajny etap w życiu, że już nie człowiek walczy o przetrwanie, tylko dzięki temu, że budowałem tą markę osobistą, dzięki temu, że te kilka rzeczy w moim życiu się utorowało, część trochę przypadkiem weszło na te fajne tory, no ale później i tak zostało to zbuforowane wiedzą i teraz już nie ma w ogóle przypadku. Ty, Dawid, jesteś takim fajnym przykładem na to, że da się zachować work-life balance, bo z wieloma prelegentami rozmawiam i niektórzy mówią, przepraszam, co? Że straca praca, co to jest, praca. Tak? Bo oczywiście dla nich praca z życiem, tym, co ich napędza do działania i nie potrafią sobie wyobrazić totalnie swojego czasu wolnego, bez jakiegoś myślenia chociażby, bo to też jest praca, myślenie o tym, co musimy zrobić. No, brak rozwoju duchowego. Tak? Brak rozwoju duchowego. Rozwój duchowy to jest najpiękniejsza rzecz, jaka mnie spotkała w całym moim życiu, bo dzięki temu mogę zmieniać cechy charakteru, mam większy spokój ducha, pali się wali, a ja mam chill. Śmieję się ze wszystkiego, no bo jak się z tego wszystkiego nie śmiać? Żyjemy na planecie Ziemia, która się, wiesz, kręci wokół Słońca, a wszyscy tutaj fiksują i, wiesz, przejmują się, bo on mi coś powiedział, nie? Wiesz, to są, jak już to zaczyna się z innej perspektywy na to wszystko patrzeć, to jest serio luz. No i teraz jak masz luz wewnętrzny, to masz więcej energii do działania. Masz więcej energii do działania, łatwiej robić duże projekty. Mniej energii cię to kosztuje. Nie wykańczasz sam siebie byle problemem. No to życie się zaczyna robić takie fajne, bezwysiłkowe, lekkie. Także prawdą jest, że wcale nie trzeba ciężko pracować, żeby bardzo dużo zarabiać. Ale to wypływa z tego, kim my jesteśmy. Wiesz, bo jedną i tą samą rzecz ty możesz robić wkurzona i z pretensjami,
a możesz to robić z radością i z uśmiechem na twarzy. I teraz wiesz, taki prosty przykład. Wierz mi, że jakbyśmy przerzucali gnój gdzieś, to byłoby najbardziej bekowe przerzucanie gnoju w twoim życiu i 1000 razy lepsze niż inne rzeczy, które powinny się podobać. Bo to fajny klimat, bo idziemy tam na radości, bo towarzystwo coś... fajne. I wiesz, i to jest jakby ten klucz, że nieważne co robisz, ważne kto to robi, jaką ma energię, jaką ma wibrację. No, a tym okazuje się, możemy manipulować. Możemy nauczyć się kontrolować to, ile mamy sobie radości, ile rozumu, jak często być właśnie w tym umyśle, analizować, a kiedy wejść sobie na pokój. I jesteśmy w stanie tym się bawić. Nie? Mhm. Czyli na razie wrzucasz sobie taki rest. Jest rest teraz. Duży teraz po takim no, wyczynowym. No dużo się działo. Na ostatnie 5 lat tak. to jest nieprawdopodobne, ile się wydarzyło. No, 13 książek, gdzie jeszcze z 5 mam co najmniej pomysły na podstawie tego, co się działo. No tyle projektów, tyle zrealizowanych marzeń. I to jest jakby najbardziej szalone w tym wszystkim, że zrealizowałem w ostatnie 2-3 lata wszystkie marzenia, jakie mi się nagromadziły przez całe moje życie, a wtedy nie zrealizowałem ani jednego, bo może tam 1-2, to ja teraz zrealizowałem ich kilkadziesiąt. A masz 33. No jest 33, nie? Jezusowe, no to już, już czas pójść na przerwę. Styknie. Pytanie, co będziesz robił za kolejne 33? Nie, to jest absurd. I teraz piękne jest to, że ja wiem, że to wszystko rośnie i to będzie rosło, bo tak działa marka osobista, tak działa to, co ja robię, czyli te dzielenie się wiedzą. Wiem, że będzie tylko lepiej i aż, no bez sensu jest o tym myśleć, co będzie, ale wiem, że będzie dobrze. Mhm. To jest wspaniałe, że jak się buduje markę osobistą, to wszystko musi urosnąć. Musi. A jeszcze jest o tyle dobrze, że nawet jak coś głupiego zrobisz, to nie ma złej reklamy. Dokładnie tak. Paris Hilton i tak dalej, nie ma czegoś takiego jak zła reklama w świecie budowania marki osobistej. Także nawet jak ci się noga gdzieś tam, wiesz, coś się wydarzy nie tak, nie ma złej reklamy. Dokładnie tak, wszystko jest możliwe, tylko trzeba chcieć i próbować. Zadam ci takie pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom. Jak zaprogramować się na bogactwo i czym jest bogactwo dla ciebie? Bogactwo. Miłością dzieci nie nakarmisz, nie? To pomówmy o prawdziwym bogactwie, bo jak się ma co jeść, gdzie spać i funkcjonować, to dużo łatwiej być szczęśliwym. Mhm. Jak walczysz o podstawowe potrzeby, to jest ciężko, wiesz, malować to wszystko tak kolorowo. Da się, ale no, lepiej jest najpierw mieć pieniądze, rozwój duchowy, turururu i potem wszystko jest fajnie. Ale jeżeli chodzi o bogactwo, to moim zdaniem to są możliwości. Mhm. To jest wolność, to jest prawdziwe bogactwo. To mogą dać finanse, to może dać rozwój duchowy, ale to są dwa najważniejsze słowa, że robisz co chcesz, z kim chcesz, jakie projekty chcesz, realizujesz marzenia, po prostu tworzysz, kreujesz na maksa swoje życie. I z drugiej strony jesteś wolny, nie obciążony innymi ludźmi, zobowiązaniami wobec kogoś, jakichś chorych własnych wizji. Po prostu jesteś wolnym człowiekiem. Mhm. Czyli idziesz przez życie, malując ten swój obrazek w sposób taki, jak ci się marzyło za dzieciaka, z takim totalnym, lekkim duchem. Super. I mając jakby jeszcze w plecaku całą mądrość świata. Chociaż dzisiaj to w kieszeni, bo telefon to się mieści. Dokładnie tak. Teraz wyszedł najnowszy iPhone. Audiobooki, e-booki, podcasty, to jest wszystko, nie? No właśnie, a jaką teraz książkę czytasz? Ja piszę, ja nie czytam. Właśnie, chciałam zapytać, czy ty czytasz jeszcze książki? Tekst, no? Ostatnio bardzo mało, no bo generalnie piszę. Tworzysz. Tak, ale mam nawyk codziennej edukacji, bo te rzeczy, których ja się generalnie uczę, w książkach, no ostatnio na przykład czytałem Davida Hawkinsa książki, a teraz oglądam z nim szkolenia, no i to wszystko akurat jest w sieci, inaczej się tego nie da dorwać. Także codziennie przed zaśnięciem godzina, dwie do poduszki. To jest takie minimum, minimum z minimum. Jakie się codziennie uczę od lat 14, praktycznie nie ma wyjątku, że codziennie to jest. A były lata przed tym kryzysem, gdzie potrafiłem się uczyć po 7-8 godzin dziennie. Także ja jestem uzależniony od nauki, od nabywania wiedzy, bo wiesz, bo to jest coś takiego, że nabędziesz jakąś wiedzę i nagle mówisz, ja pierdzielę, ale coś jest proste i tak zarabiasz 2 razy więcej. Mhm. Nabywasz jakąś wiedzę i ja pierniczę przejmowałem się takimi pierdołami. Nagle masz, wiesz, luz z, nie wiem, z mamą, z tatą, z partnerem. Ja pierniczę. I teraz, wiesz, są takie aha w twoim życiu.
ja kolekcjonuję jakby to aha, że tak. Wiesz, aha, to tak się robi biznes, wiesz, aha, to tak się wychowuje dziecko, aha, to tak z ludźmi trzeba, wiesz, mhm. Im więcej tych aha, tym piękniejsze życie. Super. No to ja ci życzę, żebyś miał jak najwięcej tych aha. O, dziękuję. Żebyśmy później w tych książkach też odnajdywali te twoje aha i dzięki temu sami mogli odkrywać nowe możliwości w świecie właśnie bez żadnych ograniczeń. Także Dawid, dzięki wielkie za dzisiejsze spotkanie. No i oczywiście do zobaczenia na kursie marki osobistej, do zobaczenia na spotkaniach Klubu Kafe. Przedsiębiorczości KP. To możecie Dawida przybić sobie z nim pionę na naszych spotkaniach. Także do zobaczenia, trzymaj się. Cześć. Do zobaczenia, cześć.